To był doskonały przykład integracji poprzez sport. W Industrialnym Centrum Kultury w Rybniku Niewiadomi odbył się turniej tenisa stołowego, przeznaczony zarówno dla mieszkańców dzielnicy, jak i przyjezdnych. Emocji, a przede wszystkim dobrej zabawy oczywiście nie brakowało. Tenis stołowy królował w minioną sobotę w jednej z sal Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku Niewiadomiu. Pomysłodawcą i organizatorem imprezy był Damian Krzyżak, członek Niewiadomskiej Rady Dzielnicy. Wzięło się to gdzieś tam z fascynacji dziecięcej, gdzie tam już od 3-4 latka gdzieś tam z tatą graliśmy w pokoju, obijaliśmy wszystkie stoły, jakie były możliwe. Później gdzieś to tam się przerodziło w jakieś organizowanie przez szkołę podstawową, gimnazjum w Niewiadomiu tutaj, od turniejów. No i tak jakoś hobbystycznie gdzieś tam, gdzie można było, się grało, a teraz zauważyłem, że to gdzieś zamarło. Dzieciaki w ogóle, widząc stół do tenisa stołowego, czasami nawet pytali, co to jest. A dzięki turniejowi mieli doskonałą okazję, by przekonać się o tym na własnej skórze. Dlaczego warto grać w ping-ponga? Bo szybko leci czas, jest dobry na nudy i dobrze dyscyplinuje. A ty dlaczego lubisz grać? No, zgadzam się z moim kolegą, wszystko tak samo, no i dużo czasu to naprawdę zabiera. Jak wam idzie dzisiaj w tym turnieju? No na razie tylko dwa, to znaczy nie wiem czy tylko albo aż, ale dwa mecze przegrałem. Ale jeszcze wygrałem. W turnieju dzieci zwyciężył Mateusz Błanik, druga była Zuzia Gaszka, trzeci Kasjan Kuligowski, a czwarty Paweł Krętusz. W rywalizacji dorosłych pierwsze miejsce zajął Grzegorz Sroka, drugie Grzegorz Bała, trzecie Adam Mrozek, a czwarte Jan Krzyżak. Na najlepszych uczestników czekały ciekawe nagrody. Znajomi, z którymi kiedyś grałem, kiedyś się przyjaźniłem, są moimi znajomymi, z którymi teraz utrzymuję kontakty, a mają własne firmy, gdzieś tam zupełnie bez jakiegoś tam oczekiwania czegoś w zamian ofiarowali, czy to masaże, czy to wizyty darmowe u fryzjera, czy to jakieś pan poseł Marek Krząkała ufundował puchary dla dzieciaków, dwa komplety. Organizator zawodów zapowiada, że turniej tenisa stołowego to dopiero początek. Już niebawem w Niewiadomiu mają się odbywać także innego rodzaju imprezy sportowe mające na celu integrację lokalnej społeczności.